imię trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. 20 listopada, w sobotę, witam Was bardzo serdecznie z Dębowca. A chcę Was witać Słowem Bożym, Słowem wyjętym z przypowieści Salomona z rozdziału 3, z wiersza 27. Nie wzbraniaj się czynić dobrze potrzebującemu, jeżeli to leży w Twojej mocy. Oraz chcę Was witać słowem z drugiego listu apostoła Pawła do Tesaloniczan, gdzie w rozdziale 3, wierszu 13 mamy tak zapisane: nie ustawajcie czynić dobrze. Pewien dostojnik żydowski rozmowę z Panem Jezusem rozpoczął od słów: nauczycielu dobry, co mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? W odpowiedzi usłyszał: dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. My jako ludzie nie jesteśmy zdolni do tego, aby być nieustannie dobrymi. Bo niestety, ale drugi człowiek zbyt często staje się dla nas rywalem, konkurentem czy nawet wrogiem. Nazywamy go bliźnim, ale czy rzeczywiście tak go traktujemy? Wsłuchujemy się w przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, a tak często drugi człowiek posługujący się innym od naszego językiem, będący innej narodowości, staje się dla nas kimś zupełnie obcym. Czynienie dobra jednak powinniśmy rozpoczynać od społeczności, w których na co dzień żyjemy. Pierwszym, nazwijmy to, poziomem jest rodzina, gdzie owo dobro i pokój powinny bez wątpienia panować. Jak spodziewać się od człowieka czynienia dobra na zewnątrz, jeśli nie doświadcza go w podstawowej komórce społecznej? W 6 rozdziale listu apostoła Pawła do Galacjan czytamy: a czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządzić będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Mamy społeczności, w których żyjemy, nasze wspólnoty kościelne, ale też miejsca nauki, miejsca naszej pracy. I tam także trudno jest być wielu osobom dobrymi. Bo widzimy w drugim człowieku rywala, widzimy w nim przeciwnika. Bardzo często brakuje tam uczciwych zasad awansu czy też oceniania, a liczą się konotacje, znajomości czy też inne układy. Już nawet samo ocenianie budzi rywalizację, a więc z trudem przychodzi nam być dobrym dla kogoś, kogo postrzegamy jako konkurenta. Dzisiejsze fragmenty Słowa Bożego wzywają nas do czynienia dobra wszystkim tym, którzy rzeczywiście potrzebują naszej wyciągniętej ku nim ręki, jeśli jesteśmy w stanie tą pomoc oczywiście im nieść. W ekumenicznym przekazie drugiego listu do Tesaloniczan przeczytane słowa brzmią: nie zniechęcajcie się w czynieniu dobra. Ale jeśli ktoś okazuje niewdzięczność wobec dobra, to naszym obowiązkiem staje się napominanie takiej osoby. Ale wówczas też powinniśmy to czynić w poczuciu tego, że ta osoba jest naszym bratem. Apostoł Paweł, 12 rozdział listu do Rzymian, kończy słowami: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.
łatwo nam wpaść w spiralę nienawiści, w spiralę nienawiści i zła i niekończące się wymierzanie sobie nawzajem sprawiedliwości. Oko za oko, ząb za ząb. W krzyżu doświadczamy jednak łaski Boga. W modlitwie pańskiej wołamy i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. A tak bardzo łatwo przychodzi nam stawać się sędzią i bez litości ferować wyroki, nie potrafiąc przebaczyć innym i samemu przyznać się do tego, że też potrzebujemy przebaczenia. Przebaczenia ze strony naszych bliźnich. Amen. Pozostańcie z Bogiem.